Radek! Odezwij się. Radek? No się ma, Andrew. Jak tam? No kupiłem, mam. Słuchaj, Żyleta, to jest nowy poziom nagrywania. Jeszcze takiego nie mieliśmy. Tak, kamerka 4K. Także... No. Ale wiesz, nie. Jak ją ustawisz, to ona wyłapie co chcesz. Jest taka Żyletka, dzisiaj ją przetestujemy. Także czekam na ciebie i... No i co? No przyjedziesz? No. No tak koło 14 mówiłem. Okej. Okay. No człowieku, nowy poziom YouTube'a. Nasi widzowie zobaczą, wiesz, tą nową jakość, to zbaranieją od razu. No dobra, no to czekam na ciebie. No, dawaj, wbijaj. Siemano, cześć. Dobra, nie muszę. O. No. No bo już ile razy ci można mówić to samo, no. Sprawdzałem, wszystko jest ok, w porządku. Tak, sprawdzałem dwa razy, jeszcze w łazience trzeci raz sprawdziłem. Dobrze nagrywa, jest ok. No. Będzie Żyleta, tak. No, zluzuj, no, na razie.
chyba Radek przyjechał. Jest przyjaciel. Dobrze, będzie się działo. Będzie się działo. No siemano przecież, jesteśmy, zarąbiście, siema, zobacz, jest, no. Nowy nabytek, owczaj, tym no. Będziemy teraz nagrywać, para Andrzeja, no nie najnowszy nie sprzęt, nieźle, fajne, i od razu wiesz, od razu mega funkcje i obiektyw od razu wiesz, zakupiłem, aha. Więc dzisiaj przetestujemy, jak to będzie wyglądało, dodatkowo no co, mikroporty przydadzą się, nie? No. Więc sprzęt już jest taki, no. Że taki, że po prostu nasi no ciekawe, widzowie, jak to będzie wyglądało to w będzie akcji, wyglądało, co nie? Nie? Bo teraz to tam... No ale fajnie, fajnie to wygląda, takie duże. Taki duży. Ciekawe. A ja mam tą drugą, co nie? No właśnie, dobrze, ta druga że to jest taka, taki tam... Mała? No. Ale okej. Okay. Ale dobrze, nagrywałem w domu. No, jak wyszło? No fajnie. Panie, tam normalnie widać tak już te efekty, no, no to można wiesz i terenowo jakoś i w nocy mhm. nagrywać i jakieś no dobra, dzisiaj przetestujemy, ale zobacz no. Jeszcze jedną funkcję, jak mam tą klapkę tutaj, nie? No. To w tym modelu jest ruchoma, w większości modeli jest po prostu ekran i nie możesz go ruszać, ale tutaj jest ta klapka ruchoma, więc możesz ją przekręcać w różnych aha. perspektywach, nagrywając siebie możesz, joj, co? Możesz się nagrywać. Chodź, jeszcze ci pokażę to miejsce dzisiaj. No. To kot mnie się złapał. Zdarza mu się czasem. Myślę, że ci się spodoba. No. Samo wejście, zobacz. Tutaj dzisiaj nagrywamy. No zajebiście. A jakieś krzyże tam... No, chciałem, żeby podpasował klimat do odcinka, także... Ja. Przetestujemy nowy sprzęt. No, nowym otoczeniu. Nawet takie zapachy klimatyczne, że po pościel. No, taki typowy stary domek. No, no fajnie, fajnie. Jakiś top star. Więc zobaczymy. No, no ja mam co? Scenariusz jakby co tam. Właśnie, dobrze, że wziąłeś. No, dobrze, że wziąłeś, bo tego, przyda się. Dobra, Radek, mamy scenariusz, opowiadaj, jak no, to będzie dzisiaj wyglądało. No ja to widzę tak, że pan Andrzej wchodzi z tej strony, od strony tego wejścia, mhm. ubrany będzie na żółto i będzie informował, że dzisiaj będzie kontakt z duchami, co nie? Że będzie... Duży ten scenariusz. No duży, bo to trochę będzie tego, bo to chcę na kilka odcinków podzielić, mhm. że będzie kontakt z duchami i że dzisiaj będziemy rozmawiać z duchem Elvisa, tak? Z duchem Elvisa. Do tego mamy radio Maxon, bo oczywiście wiadomo, Maxon kojarzy się z Elvisem, co nie? Zegary inspirowane na Salvadora Daliego. I powiem jeszcze, że mam gaz na wszelki wypadek, aby się zadziały jakieś paranormalne zmaterializacje, to od razu gazem ich po oczach, co nie? Okay. Dobra. No dobra, mamy jakby zarys całości. Myślę, że będziemy dogrywali ewentualnie później jakieś rzeczy, tak? No tak, no na razie to wiesz, najpierw to trzeba rozpocząć, zagrać jakieś pierwsze kadry, pierwsze jakieś sceny i zobaczyć, jak to w ogóle będzie wyglądało. No na tą chwilę, no to tam to działamy. Dobra, działa. W dzisiejszym odcinku będziemy starali się skontaktować z bytami. Zaczniemy od bytu Elvisa Presleya. Do tego potrzebujemy radia firmy Maxon, bo wszyscy wiemy, że Elvis specjalizował się w tej firmie i uwielbiał ją, dlatego to radio jest konieczne nam do tego. Dodatkowo potrzebujemy... Co to jest? Nie wiem, no stary budynek, no może być nic specjalnego, dawaj dalej. No to tak jak mówiłem, potrzebujemy radia firmy Maxon oraz zegara inspirowanego na portret Salvadora Daliego. Dlaczego? Dlatego, że czas przemija i musimy skontaktować się w odpowiednim czasie i w odpowiedniej godzinie z duchami.
Nie no, chodźmy to sprawdzić, bo to coś jest dziwne. Nie wiem, wydaje mi się, że jest jakiś strych tutaj na górze, ale no jakby... Może nie ma co się niepokoić. Nie no chodź, no bo, weź, bo zobacz, no bo jak będzie tak cały czas pukało, no to będzie bez sensu. Nie? Ale to dziwne, bo no. Pierwszy raz coś takiego się zdarzyło, no nie dobra, wiem. Chodź, chodź, zobaczymy. Wydaje mi się, że jest tam jakiś strych, no ale czemu to miałoby walić? Nie. Mi się no wydaje, że są. Jest jakieś wejście. A weź tam, wejdź na górę i zobacz, co tam się dzieje. Ale po co? No wejdziesz, zobaczysz, no co stuka, no może coś ocierało, coś o blachę, no wali, nie wiem, no. Jak będzie tak cały czas waliło, to nic nie nagramy. Co tu wali, jestem ciekaw. No nie wiem, patrz, woda skapuje. No. To jest ten budynek, a tu na górze jest jeszcze coś. Ale to... No może też połączone jakoś. Wejdź na górę, zobacz, co ci szkodzi. Drabinę masz? Mam. No to dawaj, chodź. No dobra, sprawdzimy, co tam w trawie piszczy. Na tym strychu, chociaż nie wydaje mi się. Strych jak strych. Może jakieś zwierzę, ale dwa razy puknęło dawno tam. Nie byłem. No dobra, a tak to w drabinę będzie stała? No tak, no musimy to tak zrobić. No nie wiem, jak uważasz, żebyś się zaraz nie wypierdzielił. Dobra, ja spokojnie, będzie okej. Okay. To zaraz mi podasz kamerę, dobra? No. Chodź, ja tutaj otworzę, to sobie wejdziesz na to nogą czy coś. No dobra, podaj lustrzankę, mam nadzieję, że jakoś dam radę. Słonko świeci, nic tylko nagrywać. A. Wiesz, może to być jakieś mega wielkie zjawisko paranormalne, a my to przeoczymy, więc kamera jest naszym nieodzownym kompanem. Otwieram. No, na razie nic na mnie nie wyskoczyło. Więc... Nie? Szkoda. Ostrożnie. Mam nadzieję, że żadna deska się pode mną nie zarwie. Jedna, druga noga. Jestem w środku. Pełno worków. Tak jak przypuszczałem, może jest to jakieś zwierzę, jakiś szczur, ale no dosyć mocno waliło, nie? No, a i co? Ale coś tam jest, czy coś? Czekaj. Dosyć duże to pomieszczenie. Pełno pajęczyn. Ciemno dosyć. No dobra, ty, no to jak tam nic nie ma, to chodź. Czekaj, czekaj. Coś tu jest, jakaś skrzynia. Jaka skrzynia? A podam skrzynię. Zerknę. Jakaś kartka z napisem 20, poczekaj, zaraz no. Się odezwę. Jakaś skrzynia zakurzona. Jakieś stare zdjęcia. Kogo? Nie wiem. Ty, a otwórz tą skrzynię. Ale będziemy musieli się dowiedzieć. Jest coś jeszcze. No. O cholera. Jakaś tablica. Nie wiem na razie, o co chodzi, ale... A dawaj ją tutaj na dół. Dobra. Samą tablicę. I te zdjęcia. Schodzę. No. Co to jest za diabelstwo?
czemu jest w tym dziwnym kufrze. Nie wiem. Żadnego źródła tego hałasu, tylko ta tabliczka z kufrem. Dziwna sytuacja. Ale zobaczymy. Musimy przejrzeć internet, czy coś, no. Coś będzie w internecie na ten temat. Dawaj ten kufer, albo weź przejdź jakoś. O kurde. O fuck. Trzeba uważać. No. Dobra, czekaj. Co, sięgniesz to? Asekurujesz? No. Dobra, mam. Zamknę ten creepy strip. Mega dziwne jakieś symbole. I co to jest? Kojarzysz może o co chodzi? Czy nie? A tu... Tu jakieś zdjęcia. Nie wiem czy powiązane z tym wszystkim, ale zobaczymy, przekonamy się. No i ta dziwna tabliczka. Musimy zobaczyć. Trzeba w internecie poszukać, ale... Nie wiem, będziemy się tego musieli dowiedzieć. Tak, nie. Do widzenia. Do widzenia. Jakieś numery liczb. Widać na, tak wygląda na taką starą, to jakaś jakby była zniszczona. Na mega starą. No, ciekawe co to jest. Dobra, zobaczymy wieczorem. No, no wieczorem. No to poszukamy w internecie i potem wieczorem ewentualnie będziemy ten. No zobaczymy co z tym zrobić. Dobra, Radek, sprawdźmy o co chodzi z tą tabliczką. Czy się do czegoś dogrzebiemy w ogóle? Mhm. Co proponujesz? Tabliczka? No tabliczka, no nie wiem. Tabliczka, czarne napisy. Na razie nic konkretnego, wyskakują jakieś nie, dziwne. A weź pisz, nie wiem, na strychu jakieś pukanie, tak pisz tabliczka duchów czy coś takiego. A zobaczymy co ten, a może tabliczka, coś wyskoczy. Tabliczka duchów. Jest. Ta to ta sama? Są takie same litery od A do no. Z i są cyfry. Jak używać tablicy wywoływanie duchów. Poczekaj. Ouija. Chciałbym się dowiedzieć jak to się poprawnie wymawia. Ouija. Ouija. Tabliczka Ouija. Czym jesteś tabliczką Ouija? Zaraz się tego dowiemy. Ty, ale to jest jakieś niebezpieczne. Jak ja to wpisałem na, tak? Na internet, na YouTube, to pięć przerażających nagrań z tabliczką, jakieś w ogóle opętania podczas zabawy, cała prawda o diabelskich planszach. Ty... Poczekaj. Ty to jest coś... Ouija, prawdopodobnie no. Od oui i ja, oznaczające tak i nie. Deska albo plansza z nadrukowanymi literami alfabetu oraz innymi znakami, które kolejno wskazywane przez ducha lub osobę trzymającą wskaźnik, często odwrócone do góry dnem kieliszek, tworzą wyrazy tworzące odpowiedź na pytanie zadawane przez członków sesji spirytystycznych. No i co? Zobaczmy jakieś materiały filmowe. Ty zobacz tu w ogóle jaka jazda. Wow. Human OG Board Challenge. Co to jest w ogóle ty? Poczekaj, poszukajmy czegoś bardziej konkretnego. No. Jakieś... Ouija. Tabliczka Ouija. Bardzo interesująca. To by się zgadzało z tą naszą, prawda? Ona jest bardzo podobna. No. Straszne nagrania z tabliczką Ouija. No weź ten zresztą. Poczekaj. No, ładujesz.
Cied ten. Co ona się cieszy? Jakiś efekt chyba. Ty, a cofnij. What the? Monica, what are you doing? Hey, Monica, what are you doing? Oh my god. Wiem, Radek. Musimy to zrobić. Co? Musimy przeprowadzić sesję z tabliczką. Ludzie w to pójdą. Jaką? Ludzie... Taką? Widzisz to nagranie? No właśnie, widzę. Ludzie w to pójdą. Kurwa, mało cię, gościu. Nie ma takiej opcji. Zobacz, co się dzieje. Ty. Wyobraź jesteś sobie. Jesteś jebnięty. Poczekaj, wyobraź to sobie. No co wyobraź? Puszczasz filmik, w którym... Przeprowadzasz taką sesję z tabliczką. Widzisz, no. Ile to ma wyświetleń? Czy ty widzisz, ile to ma wyświetleń? To będą złote jaja. My na tym zarobimy krocie. Gościu, chyba, wydalaj, no. Jaką tabliczką? Pojechało cię, gościu? Trzęsie się klientka i... Proszę cię. A ja proszę. Będę się narażał, będę miał subskrypcję i proszę złote jaja. Proszę, przecież to jest fake. Udowodnimy, że to jest fake. Nic nam nie będzie. Jaki fake? Jak widzisz, co się dzieje, kurwa, no. Nic nam nie będzie. Ta, nic nie będzie. Nagramy filmik. Przeprowadzimy te twoje filmiki. Miało być normalne para Andrzej. Krocie. Na chuja nie krocie. Zarobimy krocie, rozumiesz? Nie pierdol w ogóle. Ludzie gościu. Nas za to pokochają. Kopita się trzęsie, wszystkie jakieś opętania, kurwa, a ty chcesz nagranie robić? Nie rozumiesz. No nie rozumiem i nie chcę. To jest coś, czego jeszcze nie było na polskim YouTubie. Nie będzie. Zrozum mnie. Nie tam będzie. Się nic nie dzieje z tą tabliczką. Nagramy taki materiał. A to co to jest? Jedno nagranie, drugie, trzecie, czwarte, co to jest? Udają. Nagramy taki materiał. Wszyscy udają. I zbijemy wyświetlenia. Będzie kasa. Ale no to innym sposobem można to zrobić, kurwa. Pojdź to robić. Pojechało cię. Nie chcesz? No nie chcę. To nie, to sam tu nagram. No i nagram, kurwa, bo chuj. Dzięki Radek, że jednak się zgodziłeś, to dużo dla mnie znaczy. No i pomyśl sobie, że ten materiał się teraz ukaże w internecie. No nie, i będzie to miał, dobry pomysł. No, będzie miał, zaufaj mi, będzie miał dużo wyświetleń. Nawet jeżeli nic tutaj się nie będzie działo, a nic się nie będzie działo, bo to nie działa, to pierwsza taka sesja spirytystyczna na polskim YouTube zrobi robotę. Mówię ci, zaufaj mi. Połóż po dwa palce na czubku. Kieliszka. Zadamy teraz pierwsze pytanie. Czy jest tutaj z nami jakiś duch, jakiś byt, jakaś zmarła osoba? Jeżeli tak, spraw, żeby ten kieliszek się poruszył. Jeżeli jest tu z nami jakiś duch, niech wskaże na tablicy, poruszając kieliszkiem, na słowo tak. Już mówiłem ci, poczekajmy jeszcze chwilę. Jeżeli jest tutaj jakaś zmarła osoba, niech da nam jakiś znak. Czy jesteś tutaj z nami? Dobra, chodź, bo to jest gówno. Widzisz, jakby mówiłem ci, że nic tutaj się nie wydarzy. Jak chcesz, możemy zrobić krótką przerwę, zejść na dół i zobaczymy, co dalej, bo jakby trzeba jeszcze dograć materiał. Musimy jeszcze jakoś to
No dobra, no to chodź, zrobimy tam, dogramy, napijemy się czegoś, bo to tam. Ale na spokojnie, no lepiej na spokojnie. Dmuchać na zimne, bo widziałeś, co się dzieje, no ja to tam wiesz. Lepiej nie ryzykować. Widzisz, o co chodzi? Jest spokojnie. No, to chodź. Wyczyść umysł, nic się nie dzieje. Trzeba pokazać tym ludziom, że to jest po prostu fikcja. Chodź na dół. No dobra. Ty patrz, kamera się przewróciła. No tak, ale może była ten. Co prawda miała tutaj niestabilne podłoże. To jest ten, i poza tym to jest ten statyw, co jest uszkodzony, co nie? Tak, tak. No dobra, to jest kurde trochę przeciąg ty. No tak, chodź, zwijamy ten mandur. Dobra, zwijajmy to, ale... I ten kieliszek, i to trzeba pochować. No ale wiesz, materiał będzie fajny. Puścimy go do internetu. No. I myślę, że pójdzie viral. Będziemy sławni. Już ci to mówię. No, zobaczymy. Dobra.
Radek? Słuchaj, sorry, że tak późno dzwonię, ale coś się dziwnego dzieje. Znaczy, tak mi się wydaje. Spałem i nie wiem, tak mi się wydawało, nie wiem, nie jestem pewien, jakby coś zrzuciło ze mnie kołdrę, tak delikatnie zsuwało, nie jestem pewien. Zostawiłem kamerę, więc... Słuchaj, no nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co się dzieje, ale coś tu się niedobrego dzieje. Słuchaj, wyskoczę stąd i zadzwonię do ciebie jeszcze. Słuchaj, chłopie, mega dziwna sytuacja. Ogólnie, no, ja nie wierzę w takie rzeczy. Ciężko mi jest uwierzyć w takie rzeczy, ale nie wiem, może coś się wydarzyło po tym naszym seansie, choć nie chcę wierzyć, bo... No ale też z widów nie miałem. Jakieś dziwne zrzuty szklanek sprawdziłem nagranie. No widać, jak ktoś ze mnie kołdrę ściąga. No po prostu ja jestem jakiś... Nie śpię w trzecią noc. No dlatego dobra, chciałem, ale wiesz, ale to może przypadek. Może sam se ściągnęłeś, bo się rzucałeś w nocy i wiesz. I se ściągnęłeś kołdrę. Szklanka to też, jak przed snem, to może położyłeś gdzieś na wierzchu. Masz ten stolik przy tym. Przy łóżku to masz ręką. Wiesz, no są nagrania, dlatego chciałem, żebyś dzisiaj tutaj przyjechał. Jakby posiedźmy razem wieczorem. No dobra, to spoko mi to tam, wiesz. Żebym poczuł się trochę pewniej. I tak przyjechałem, to pomożemy posiedzieć i zobaczymy, czy teraz się coś będzie działo. No jeśli nic nie będzie działo, jak ja jestem, no to wiesz, na spokojnie, co nie? Może to przypadek, czy coś tam. Co ty widzisz, tu się nikomu nic innego nie dzieje jakoś tam. Nigdy się nic nie działo. I nie ma co panikować. Masakra, powiem ci, masakra. Mówię, no to weź, my sobie posiedźmy trochę i zobaczymy. Idź, możesz się przespać, a ja ewentualnie będę czuwał. No, piję się tych energetyków i zobaczymy, co nie? O, widzisz, o tym mówię. O kurde. Dziwne rzeczy. To mówię, no, ta sprężyna. Znaczy, to wiesz, mogą być przypadki, ale wcale nie muszą. Dlatego ja nie wiem. Tak jak mówię, jestem sceptyczny, do wszystkiego podchodzę, ale pewne rzeczy się tutaj wydarzyły, o które nie jestem spokojny. Dobra. No dobra, no mówię, na spokojnie, idź się połóż albo posiedź, a ja sobie tutaj się zajmę tym. Wezmę sobie na telefonie, posiedzę i tak. Spokojnie. Nie wiem, uruchomię może tą drugą kamerę ewentualnie, zobaczymy. No to uruchom, może ona coś pokaże. Na wszelki wypadek dwie to nie jedna, tak? No tak. Powinna działać, dobra. No. Słuchaj Radek, no proponuję tutaj, posiedźmy, pogadajmy chwilę i... No dobra, to na luzie będzie.
Radek? 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 Co jest grane? Radek! 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 Fuck. Radek? Radek! Radek? Jesteś tutaj? Odezwij się. Radek? Co robisz? Radek? Nie wydurniaj się. Kurwa mać. Radek? Co jest? Radek? Radek! Drodzy widzowie, film, który przed chwilą obejrzeliście, był efektem sprawnego montażu, a historia oczywiście jest zmyślona. Chcieliśmy tym filmem dać wam trochę rozrywki, humoru na tą ponurą pogodę, jaka jest za oknem. Chcieliśmy wam pokazać przez to, że nie wszystkie materiały, które pojawiają się w internecie, są w 100% prawdziwe. Mamy nadzieję, że daliśmy wam również trochę śmiechu, może strachu, nie wiemy. Piszcie w komentarzach. Pamiętajcie o tym, że my zawsze przekazujemy wam 100% rzetelne materiały. Wszystko jest dokładnie weryfikowane i nie ma tam ściemy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.